Jesteśmy w centrum dowodzenia, nie każdy ma tu wstęp. Na gorącym uczynku przyłapaliśmy Henia Święcickiego, który jest głównodowodzącym, dyrektorem zawodów. Heniu, no, trwa pierwszy dzień, parę godzin za nami. Czy jakieś niepokojące rzeczy, jakieś wtopy, coś takiego, czy wszystko na razie okej? Wszystko na razie zgodnie z planem. Pogoda, że tak powiem, dla kibiców, dla publiczności jest wyśmienita. Piękne słońce, około 25 stopni. Dla nas jednak troszkę brakuje deszczu, wyczekiwanego deszczu. Tylko w nocy go oczekujemy, bo jest troszkę twardo i musimy dużo lać wody, dużo polewać wszystkie tory i place. Ale tak, reszta poza tym wszystko idzie zgodnie z planem. Mam nadzieję, że zawodnicy pokażą świetny sport tutaj, zarówno dzisiaj, jak i do końca festiwalu. Jak na razie ja jestem bardzo zadowolony z przebiegu. Wszystko wygląda naprawdę imponująco, dopięte na ostatni guzik, a no, domyślam się, że pewnie trochę czasu zajęło przygotowanie. Ile czasu przygotowujecie się do kolejnej edycji festiwalu? Tak naprawdę, no to zawsze to powtarzamy, ale te przygotowania trwają cały czas praktycznie. Gdzieś tam w głowach te pomysły się rodzą, co można jeszcze poprawić, co można zmienić. Ale myślę, że te bezpośrednie przygotowania to takie 3 miesiące, które faktycznie z zespołem intensywnie pracujemy nad festiwalem. Trasa crossu wtedy jest projektowana, budowane są przeszkody, to wszystko, co robimy. A już takie zupełnie bezpośrednie to ten tydzień. Tak naprawdę to są wszyscy na pełnych obrotach, gdzie działamy. My bardzo dużo, bardzo ostro, mało śpiąc, ale mamy nadzieję, że wszystko się udało i byliśmy gotowi na przyjazd zawodników i publiczności. Super, zatrzymamy kciuki i do zobaczenia ostatniego dnia. Do zobaczenia.